Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Literatura ze środka Europy. Dzisiaj odcinek nietypowy, a to dlatego, że o prawdziwym środku Europy pisze człowiek, który no, nieco poza tym środkiem mieszka. Chciałem dzisiaj bowiem opowiedzieć Państwu o książce Normana Davisa Galicja. Ta książka ma również podtytuł, ale do tego podtytułu czy do jakiegoś takiego hasła, które wokół tej książki znalazłem, to przejdziemy później. Literatura ze środka Europy. Podcast o tołoksiążkowy. Książka ukazała się w roku 2023, w takim okresie przedświątecznym, powiedziałbym, wydana została przez znak, a polski przekład przygotował pan Bartłomiej Pietrzyk. No Chyle czoła także przed objętością tekstu, bo kiedy będziecie państwo czytać Normana Davisa no to wiecie, jak Norman Davies pisze. Pisze z rozmachem. I ta książka nie odbiega od jego innych książek. Nie odbiega stylem, a także, jako pochodna tego, objętością. Bo ta Galicja to jest ponad 850 stron, z czego czystego tekstu, który będziecie Państwo mogli sobie przeczytać, to będzie 760. Pozostałe 90 to są przypisy, indeksy, spisy itd. Jest więc co czytać. Książka ta jest wyjątkowa także na poziomie edytorskim. Przyznam, że jestem miłośnikiem raczej ograniczonych środków typograficznych i stylistycznych. Raczej jestem po stronie mówiącej, Mało czysto i wyjątkowo szydzę z przetłoczeni złota. Natomiast w przypadku Galicji, Davisa, wydaje mi się, że to są środki stylistyczne, które użyte są w odpowiedni sposób. Skala tej książki, to całe przedsięwzięcie, które tu się odbyło, sytuuje mi tę książkę wśród takich książek, które będą książkami na całe życie. Nie wiem, kiedy zostanie napisane drugie, takie wielkie, całościowe dzieło, poruszające temat Galicji, jako miejsca, jako takiego bytu, którego już nie ma? I są czasami książki, które pojawiają się raz na pokolenie, raz na dwa pokolenia, albo na trzy, i wydaje mi się, że to jest taka książka. Zresztą, Davis o tym sam, bodajże w przedmowie, pisze, że kiedy wpisze się do Google Galicja, to większość rzeczy zdecydowana będzie odsyłać do Hiszpanii i do tej części Hiszpanii, którą zwykło się nazywać Galicją, a ta resztka, która zostanie, będzie zdominowana przez tematykę żydowską i poszukiwania przodków, kontekst żydowski, galicyjski. I wydaje mi się, że to jest wielkie dzieło. To jest książka, która, tak jak wspomniałem, będzie, jeżeli ją Państwo kupicie, będzie z Państwem, wydaje mi się, przez całe życie. Oczywiście życzyłbym sobie, żeby powstała kolejna książka podnosząca ten temat, ale nie wiem, ile by wniosła, bo to jest bardzo interesujące, dobrze zbalansowane przedstawienie historii Galicji, historii Galicji, która była oraz tego, co wydarzyło się po Galicji. Pod względem struktury można powiedzieć, że ta książka podzielona jest na rozdziały, które obejmują okresy panowania kolejnych cesarzy austriackich, no, albo austro no, Długie panowanie Franciszka Józefa rozbite jest bodajże na trzy rozdziały. Natomiast to nie wszystko. Dlatego, że ta książka zaczyna się rozdziałem pierwsze kroki. A trzy ostatnie rozdziały: życie po życiu 1918-1939, podzwonne 1939-1947 i mit i pamięć. I historia o Galicji. Galicji zajmuje w tej książce jakieś 60% 75% może. Natomiast bardzo dobrze udało się Davisowi pokazać, co dalej: że ta Galicja w roku 1918 nie umarła, a właściwie do pewnego stopnia zaczęła się transformować. I znakomicie pokazane jest to, co stało się z Galicją, ale Galicja jest także opowieścią o tym, jak budzą się narodowości, o tym, jak te narodowości między sobą przepływają. Jak zmienia się akcent historii, jak jedne narody rosną, a inne też rosną, ale wolniej. Można na tę książkę spojrzeć, także, jako na pokazanie Galicji Habsburskiej, i to jest ta główna część. Ale także można na tę książkę spojrzeć jako na pokazanie Galicji Polskiej i ukraińskiej, bo bardzo wyraźnie jest to książka. Pokazująca proces powstawania, budzenia się tożsamości narodowej u Ukraińców, pokazania tego momentu, kiedy Ukraina nazywa siebie Ukrainą i wszelkich konsekwencji tego. I zresztą we wstępie bardzo wyraźnie Davis także osadza tę książkę w kontekście bardzo współczesnym, czyli, czyli w kontekście wojny na Ukrainie. No, to zacząłem od końca. Zacząłem od końca mówiąc o tych trzech rozdziałach, ale w takim razie pociągnę ten wątek. I powiem, że życie po życiu, czyli rozdział o tym, co stało się z Galicją po rozpadzie Austro-Węgier, o tym podziale na Galicję Zachodnią, która stała się częścią Polski, Galicję Wschodnią, która stała się częścią najpierw Ukrainy, potem tej Ukrainy Radzieckiej, to wszystko jest tutaj pięknie pokazane. Znakomicie pokazana jest także rola Galicji w wybiciu się Polski na niepodległość, ale także, no, Davis nie byłby sobą, gdyby trochę nie obalał mitów i gdyby nie pokazywał szerszych uwarunkowań, które pozwoliły na takie, a nie inne zdarzenia, które miały miejsce później. Jest tutaj także pokazana dosyć szczegółowo rola Galicji w tworzeniu się II Rzeczypospolitej, ale także w jej funkcjonowaniu. Są przykłady osób, które współtworzyły życie literackie, życie gospodarcze Polski w czasie II Rzeczypospolitej, a które z Galicji wywodziły się właśnie. I Galicja jest tu rozumiana szeroko czyli mówimy tu o Krakowie, mówimy tu o przemyślu, mówimy tu o Lwowie. Mamy później pokazaną II wojnę światową, to co się tu wydarzyło, ale także, a właściwie przede wszystkim, akcję Wisła, która de facto zakończyła żywot Galicji, jaką znamy. Akcję Wisła, która jest tutaj omówiona dosyć szczegółowo i pokazuje to, do czego. Komuniści byli zdolni po jednej i po drugiej stronie granicy. I tak naprawdę ta akcja Wisła zamyka opowieść o Galicji. Pozostaje mi pamięć. Pozostaje to, co mamy do tej pory, pewnego rodzaju transgraniczna świadomość czegoś, ale także wspomnienia i dokumenty różnego typu. I ta książka pełna jest wspomnień, także wspomnień literackich. Bardzo dużo znajdą Państwo tutaj. Odniesień do listów, do pamiętników. Obszernie są cytowane różne fragmenty, także na przykład Stanisława Lema, no bo Lem wychowany, urodzony we Lwowie. Bodajże książka nazywa się Wysoki Zamek i z tej książki są tutaj też duże fragmenty, obszerne fragmenty cytowane. No to powiedziałem o tym, jak się ta rzecz skończyła, a jak się zaczęła. Ta książka zaczyna się od Pokazania końcówki Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Pokazany jest proces, który doprowadził do rozbiorów. Znakomicie jest to zrobione. Ale dla mnie, chyba największą wartością, jeżeli mówimy o wartości historycznej i trochę odświeżenia mojej pamięci, było pokazanie szerszego kontekstu europejskiego funkcjonowania Galicji. Dlatego, że Mamy tutaj także historię, znaczy może historia to za dużo powiedziane, ale wyraźnie osadzone w tej książce są legiony polskie we Włoszech. Wyraźnie osadzone są kampanie napoleońskie. I jest też, pokazano, czym ja zupełnie zapomniałem, pokazane, zapomniany fragment, mam wrażenie, historii Galicji oraz zapomniany fragment potencjalnej historii Polski. To jest ciekawe, bo jeżeli odtworzycie sobie Państwo teraz w głowie mapę, Księstwa Warszawskiego, ten taki charakterystyczny kształt, to prawdopodobnie odtworzycie sobie to późne księstwo warszawskie. Księstwo, które nabrało tego kształtu w roku 1809, a nabrało tego kształtu ostatecznego po zwycięstwie w wojnie polsko-austriackiej z roku 1809. Bo jeżeli spojrzycie na mapy, to zobaczycie, że w roku 1807 ono wyglądało zupełnie inaczej. I to jest rzecz, o której zupełnie zapomniałem. Zapomniałem, że Austria swoim rozbiorem trzecim sięgnęła właściwie Warszawy. Jak spojrzycie Państwo na mapę, to zobaczycie, że ten rozbiór austriacki sięgał na północ od Warszawy. Warszawa akurat nie była nim objęta. Ale cały obszar, nawet, no, nawet okolice Siedlec, były przez jakiś czas w ramach zaboru austriackiego. No, i budzi się gdzieś w głowie taka myśl, co byłoby, gdyby tak pozostało. Co byłoby, gdyby nie kampanie napoleońskie, które tak wielbimy, które przyniosły tyle nadziei, ale które z perspektywy historycznej sprawiły, że Polacy najpierw oderwali pewne ziemie od Austrii, a później te ziemie trafiły pod Rosję. Bardzo. Ciekawe to, bo przyznam, że ja zupełnie o tym zapomniałem. I, I właściwie, kiedy spojrzałem na te mapy, kiedy zacząłem sobie grzebać też po atlasach historycznych, to bardzo to było dla mnie interesujące, bo to był taki zupełnie zapomniany przeze mnie okres. I myślę sobie, że nie wiem, czy gdzieś nie zacznę tego troszkę może zgłębiać, bo ta książka wywołała u mnie, przywołała u mnie dwie inne. Jedną, którą czytałem, i to są księgi Jakubowe, Olgi Tokarczuk, myślałem, że nie będę miał pokusy sięgania do tej ponad tysiącstronicowej książki ponownie. Czytałem ją chwilę po premierze. Ale teraz, po tej Galicji Davisa, po tym zanurzeniu się w ten świat austriacki, ten świat mieszanych tożsamości, ten świat pogranicza Żydów, Hasydów, całego tego ruchu, tego ruchu, właściwie sekt, można było powiedzieć, żydowskich. No, woła mnie ta książka teraz. No i woła mnie też jakaś biografia Napoleona, bo ja przyznam, że okres napoleoński znam bardzo słabo i w ogóle no, bardzo słabo to jest eufemizm. To znaczy wiem to, co się wie w, z, ze szkoły średniej, co wyniosłem, a niewiele akurat z tego okresu wyniosłem, bo mnie nikle interesował. A teraz ta książka gdzieś mnie w tym kierunku woła. Mówi, poczytaj mnie, poczytaj nas. No więc zobaczymy, no więc zobaczymy, ale wydaje mi się, że to jest też wartość książki, jeżeli czytamy, a jednocześnie czujemy, że chcielibyśmy pójść dalej. Świetnie udało się Davisowi pokazać funkcjonowanie na terenie Galicji, ale nie tylko tego trójkąta nienawiści. Polaków, Ukraińców i Żydów. Znakomicie oddaje perspektywy każdej ze stron. Polaków, którzy uważają, że oni stanowią tam większość, Żydów, którzy są właściwie ciemiężeni przez jednych i przez drugich, to znaczy ciemiężeni. No, są przez nich poniżani, są uważani, że są tymi, którzy się sprzedają, którzy służą. No, i perspektywy Ukraińców, którzy mają z jednej strony historyczne doświadczenia z Polską, jako no, kimś, kto ich nie, nie słuchał, eufemistycznie rzecz ujmując, z drugiej strony Żydów, którzy stanowią podporę funkcjonowania reżimu austriackiego. I ta społeczność żydowska w tej książce jest bardzo mocno obecna, i w ogóle wątek żydowski jest tu mocno obecny. I bardzo ciekawie jest pokazane to, jak. Żydzi wspierali Franciszka Józefa, ale w tym przypadku Franciszka Józefa, ale jak Żydzi doceniali i jak dobrze funkcjonowali w tym kontekście austriackim, w kontekście państwa, które było w stanie wyegzekwować dla nich wolność, ich chronić. Jest tutaj także wspomniana scena z Marsza Radzieckiego, Rota. Scena, w której Franciszek Józef, już jako bardzo, bardzo stary człowiek, Spotyka się z taką delegacją żydowską i to właściwie pokazuje wszystko, co można powiedzieć o tej społeczności, o tej relacji. Bardzo, bardzo to jest ciekawie pokazane i taka nietypowa perspektywa. Oczywiście są tu obecne konteksty powstania listopadowego, powstania styczniowego, tego pytania, co robić, do jakiego stopnia, Jakoś wspierać, do jakiego stopnia budować własną, jakąś niezależność, pielęgnować. Mamy historię Krakowa. I właściwie jedyna rzecz w tej książce, która gdzieś mnie, no nie chcę powiedzieć, że rozczarowała, ale gdzie oczekiwałem trochę więcej, bo to aż rozczarowanie to nie było, ale chyba chciałem więcej, to jest rabacja galicyjska, która jest dla mnie tu przedstawiona nieco za skrótowo. No, ale może ona mnie po prostu interesuje jako całe zjawisko, a rzeczywiście z perspektywy całej książki, ponad 100 lat funkcjonowania tego tworu no, była jakimś krótkotrwałym zdarzeniem. Ale wydaje mi się, że o galicyjskiej rabacji była niedawno książka, i ja sobie do tej książki chyba dotrę, bo w kontekście całej chłopomani, która gdzieś panuje, no to. Ja się chyba też w nią wpiszę. I sobie też jeszcze tę, na tę Rabację Galicyjską inaczej spojrzę, bo no chciałbym na to nabrać jakiegoś spojrzenia pełnego. Mam wrażenie, że Davis bardzo krytycznie na to patrzy i tu wręcz pojawiają się takie zwroty jak haniebne i tak dalej. Nie wiem. No, to jest historyk. No, on wie lepiej. Ja też bym chciał wiedzieć trochę więcej, bo obecnie wiem po prostu bardzo mało. Jednocześnie ta książka przywołuje i stawia pytania o to, co daje tak zwana cywilizacja rosyjska. Mówię tak zwana, bo wydaje mi się, że słowo cywilizacja to jest nadużyciem. Bo jest tutaj pokazany też bardzo szczegółowo rok 1914 i wkraczanie Rosjan na tereny Galicji. Początek wojny, nieudana ofensywa austro-węgierska, Rosjanie wkraczają do Galicji. I jest pokazane to, co mniej więcej widzimy na Ukrainie. Plutony śmierci, rzezie, ludobójstwo, systematyczne czyszczenie poszczególnych wiosek z Żydów, akurat w tym wypadku. Historię, którą znamy z początku wojny rosyjsko-ukraińskiej, tej agresji rosyjskiej. I tak książka pokazuje, że są kraje, które są rzeczywiście wrzodami świata. I co do których można mieć tylko jedno życzenie, żeby zniknęły jakoś. I ten wątek rosyjski jest tutaj obecny, oczywiście, bo jest później obecny także w ramach akcji Wisła, ale ten rok 1914 zrobił na mnie wrażenie, bo nie wiedziałem, że tak wtedy te historie się tam toczyły. Właściwie można byłoby powiedzieć, że to są rzeczy porównywalne. Z tym, co robili Niemcy później? No to Rosjanie byli wcześniej. Nie, żeby to było jakoś zaskakujące, ale jednak. Na początku wspomniałem, że ta książka ma pewien podtytuł. Ten podtytuł jest wydrukowany w dolnej części okładki i tylko tam się pojawia. Brzmi on: Historia Nienarodowa. No i właśnie. To jest historia nienarodowa. Davisowi udało się napisać historię nienarodową. Udało się napisać historię czegoś, co funkcjonowało ponad granicami, czego już nie ma, a tęsknota za czymś jakaś jest. No i jeżeli chcecie Państwo sobie pozgłębiać tę nienarodową historię, to myślę, że książka Normana Davisa będzie dla Państwa rzeczą bardzo, bardzo interesującą. Jak wspomniałem, to jest typowy Davis. Nie jest to książka czysto polityczna, nie jest to książka czysto społeczna, nie jest to książka czysto kulturowa. To jest jakiś miks. Czytając o polityce, miałem wrażenie, że jest za mało o polityce. Czytając o kulturze, miałem wrażenie, że jest za mało o kulturze. Czytając o gospodarce, miałem wrażenie, że jest za mało o gospodarce. I tak dalej. Na końcu miałem wrażenie rewelacyjnej lektury. Bo udało się pewne rzeczy zbalansować i pokazać spójnie. Oczywiście można stawiać pytania na temat tego, czy to jest obiektywne, do jakiego stopnia jest to obiektywne, jak zawsze, jak zawsze w tego typu książka. Ja bardzo, bardzo się cieszę, że tego Normana Davisa przeczytałem. Myślę, że będę do niego wracał. I że myślę, że będzie też dla mnie. Jakąś referencją także przy historiach związanych z Austrą i z Węgrami, poprzez nawet podział rozdziału w tej książce, podział chronologiczny oparcia się o panowania poszczególnych władców, będzie się dosyć dobrze, mam wrażenie, do tej książki wracać w takich kontekstach nieco ponad ponadliterackich. Polecam Państwu bardzo. Na koniec powiedziałbym jeszcze, że moja subiektywna, pozytywna opinia nie ma nic wspólnego z faktem, że pochodzę z Nowego Sącza i czuję w sobie ducha Galicji. Wydaje mi się, że to tyle ode mnie dzisiaj. Na końcu powiem tylko, że jeżeli spojrzycie na okładkę i zobaczycie te piękne kwiaty, i będziecie się zastanawiać i myśleć sobie, że one są piękne, to w tym jest także symbolika. I symbolika jest bardzo prosta, bo kiedy patrzysz na okładkę i widzimy kwiaty, które u góry są błękitne, takie habrowe wręcz, później są czerwone, na dole mamy złote, to wydaje się, że to tylko zabieg estetyczny, ale kiedy otwiera się tę książkę na wyklejce, to widzimy flagę. Widzimy flagę Galicji flagę błękitno-czerwono-złotą. No i. Jak mówiłem na początku, że ta książka jest świetnie wydana, to domknę tym jeszcze i powiem, że to jest bardzo piękny, spójny, typograficzny projekt. I naprawdę zachęcam Państwa, żebyście sobie go sprawili, oczywiście, jeżeli Państwa taka tematyka interesuje, ale mam wrażenie, że to jest książka na pokolenia. Dziękuję, do usłyszenia.